Pragniemy zaprezentować Państwu teraz wyniki testu wykonywanego według specyfikacji AMS, jaki przeprowadziliśmy dla przedstawicieli wybranych, najbardziej popularnych klocków hamulcowych dystrybuowanych na polskim rynku. I nie chodzi nam o ocenę poszczególnych brandów czy dezawuację jakichkolwiek rozwiązań, stąd wymazane są nazwy producentów i dystrybutorów. Chodzi nam o to, by po pierwsze uzmysłowić Państwu, że nie wszystkie klocki hamulcowe są jednakowe oraz określić zasadnicze różnice pomiędzy nimi. Po drugie, żeby wskazać ewentualne obszary zastosowań poszczególnych rozwiązań, bazując na parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Po trzecie, by zachęcić do podejmowania racjonalnych lub choćby świadomych decyzji przy doborze klocków, zależnie od spodziewanych warunków użytkowania samochodu, dynamiki jazdy, temperamentu kierowcy, mocy silnika i tym podobne. I po czwarte, by uzmysłowić przedstawicielom warsztatów samochodowych rodzaj zagrożeń, niebezpieczeństw i odpowiedzialności w przypadku nierozważnego montażu często najtańszych rozwiązań. A wszystko to dlatego, że jak już udowodniliśmy wcześniej, klocki hamulcowe spotykane w ofercie wolnorynkowej w większości przypadków odbiegają od specyfikacji producenta samochodu, który gwarantuje bezpieczne użytkowanie swego pojazdu we wszystkich najczęściej spotykanych warunkach. Badania wykonano na klockach hamulcowych do Audi A3 z silnikiem 1.9 TDI. Spójrzmy na wynik testu dotyczący siły hamowania badanych klocków w zależności od prędkości, przy której zaczynamy ten proces. Linią przerywaną zaznaczyliśmy przebieg idealny, w zasadzie niespotykany, a wymagany dla tych zastosowań. Jest to linia prosta, równoległa do osi X na poziomie współczynnika tarcia równym 0,41. Przebiegiem najbardziej zbliżonym do idealnego jest linia biała, nieomal pokrywająca się z linią ideału w zakresie prędkości od 40 do 160 km na godzinę. Linia czerwona, określająca charakterystykę innego brandu, jest zbliżona do ideału w zakresie prędkości od 80 do 160 km na godzinę. W obszarze 40-80, co prawda przebieg jej wzrasta, czyli skuteczniejszy mamy hamulec, jednakże nie jest w tym zakresie w pełni stabilna. Przebieg fioletowy, startujący z poziomu 0,48, wraz ze wzrostem prędkości opada, kończąc na wartości w granicach 0,41 dla prędkości 160 km na godzinę. Linia niebieska do prędkości około 80 km na godzinę zachowuje się poprawnie, nawet lepiej od wymagań, jednakże przy wyższych prędkościach radykalnie opada, by w końcowej fazie przy 160 km na godzinę zanotować około 40% spadek skuteczności hamowania w stosunku do wartości początkowej. Kolejna linia, różowa, po poprawnym przebiegu w zakresie 40 do 80 km na godzinę, w drugiej swej fazie wyraźnie opada, uzyskując współczynnik tarcia 0,25, a więc tracąc przy prędkości 160 km na godzinę 45% skuteczności hamowania. Pozostałe przebiegi są niestabilne i lokują się poniżej wymaganej siły hamowania. Linia niebieska charakteryzuje klocek o bardzo niskim współczynniku tarcia, praktycznie odbiegającym o około 40% od wymagań stawianych klockom oryginalnym. Jak więc zatem widzimy, jedynie klocki o charakterystykach fioletowej, białej i czerwonej odpowiadają w zasadzie wymaganiom OE. Klocki o charakterystykach niebieskiej, różowej i zielonej spełniają te wymagania w przedziale 0 do 80 km na godzinę. Pozostałe są mniej lub bardziej odległe od charakterystyk klocków oryginalnych, aż do 40%.
Spójrzmy na wynik testu dotyczący siły hamowania badanych klocków w zależności od ciśnienia płynu hamulcowego w układzie hamulcowym. W tym przypadku wszystkie charakterystyki przebiegają mniej więcej stabilnie do ciśnienia 60 bar, oczywiście na różnych poziomach skuteczności hamowania. Ciśnienie 60 bar wywoływane jest w układzie hamulcowym naprawdę przy bardzo mocnym, dynamicznym nacisku na pedał hamulca. W praktyce większe ciśnienia mogą uzyskać praktycznie tylko kierowcy wyczynowi, ale dla nich projektuje się zupełnie inne mieszanki cierne. Można zatem stwierdzić, że najlepsze parametry w tym badaniu uzyskał klocek, którego charakterystyka oznaczona jest linią białą. Pozostałe klocki wyraźnie odbiegają od białego. Jednakże podczas tego badania bardziej istotnym jest stabilność przebiegu, a więc stabilność oczekiwanej reakcji hamulca na nacisk pedału, niż poziom przebiegu. Znając stabilną reakcję hamulca, można go nacisnąć mocniej lub lżej, uzyskując jednoznaczny oczekiwany efekt hamowania. Kolejnym testem są badania siły, czyli skuteczności hamowania w zależności od temperatury układu klocek-tarcza. Charakterystyki te najbardziej uwypuklają różnice pomiędzy poszczególnymi markami klocków. Najbardziej stabilny przebieg przy wysokim współczynniku tarcia reprezentuje linia czerwona. Przebieg biały, nieco opadający w zakresie 250 do 580 stopni, potem utrzymuje wartość stałą aż do temperatury 720 stopni. Dla linii fioletowej i żółtej spadki te są znacznie większe w pierwszej fazie, by potem ustabilizować się na poziomie współczynnika tarcia równym 0,33. Właściwie klocki odpowiadające omawianym liniom są jedynymi, które zachowują się mniej lub bardziej prawidłowo. Pozostałe klocki mają charakterystyki niestabilne, sinusoidalne. Są to charakterystyki różowa, niebieska, zielona lub permanentnie opadające, charakterystyka brązowa i granatowa. Charakterystyka zielona przy temperaturze około 500 stopni opada poniżej współczynnika tarcia 0,2, co jest niedopuszczalne według regulaminu R90. Ta granica wynosi 0,2. Temperatura około 450 do 550 stopni generowana jest najczęściej przy jeździe w terenie górskim, przy dynamicznej jeździe po zatłoczonych autostradach itd. Oznacza to, że klocki o charakterystykach zielonej, brązowej i niebieskiej, a także różowej, nie powinny być montowane dla tego rodzaju użytkowania. Końcowym badaniem jest test tak zwanego fadingu, czyli raptownego zmniejszenia siły hamowania po wykonaniu kilkunastu hamowań od momentu ruszenia po postoju. Zjawisko to wiąże się z uwalnianiem się żywicy fenolowej, która to jest takim lepiszczem materiału ciernego, z powierzchni zewnętrznej klocka pod wpływem temperatury. Po kilku mocniejszych zahamowaniach temperatura klocka rośnie do około 250 stopni, a uwolniona z powierzchni żywica smaruje w cudzysłowie tarczę, powodując raptowne zmniejszenie skuteczności hamowania. Po kilku następnych zahamowaniach żywica ta odparuje i wszystko wraca do poprzedniego stanu. Im niższy jest spadek współczynnika tarcia na skutek tego zjawiska, tym lepszy jest materiał klocka. Najlepsze przebiegi mają w naszym przypadku linie biała i fioletowa. Niebieska, żółta i czerwona po lekkim spadku po około 6 do 8 hamowań wraca do wartości pierwotnych. Charakterystyki różowa i zielona co prawda również wracają do wartości pierwotnych, ale spadek współczynnika tarcia poniżej 0,2 jest niedopuszczalny według certyfikatu R90, a więc niejako eliminuje te klocki z dalszych rozważań. Charakterystyki pomarańczowa i granatowa po początkowym spadku nie wykazują tendencji powrotnych, a zatem również nie powinny być przedmiotem rozważań. Jak zatem widać, klocki hamulcowe różnią się i to zasadniczo. Niektóre z nich znacznie odbiegają eksploatacyjnie od trzech pierwszych,
biały, fioletowy i czerwony. Pozostałe klocki dostosowane są zasadniczo, z wyjątkiem zielonego i brązowego, do instalacji w samochodach lekkich o małej mocy dla kierowców jeżdżących mało dynamicznie po terenie płaskim z prędkością nieprzekraczającą 80 km na godzinę. Pozostałe auta powinny być z reguły wyposażone w lepsze klocki, oryginalne lub zbliżone do OE.